Cześć, witajcie. Kolejny materiał, kolejny tips networkingowy. Dzisiaj szczególny dla mnie tips networkingowy, który wywarł największe wrażenie w ostatnich 5 latach na mnie. Będę mówił dzisiaj o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz będzie dotyczyć tego, co jest ważne w networkingu, co jest jedne z najważniejszych rzeczy, czyli jak zostać zapamiętanym. Co trzeba zrobić, żeby zostać zapamiętanym? A druga część mojej dzisiejszej wypowiedzi będzie to typowy sposób, który będziecie mogli wykorzystać na każdym evencie i zawsze zostaniecie zapamiętani w pozytywny sposób. Czyli będziemy dzisiaj w skrócie mówić, tak jak w wcześniejszym odcinku mówiłem o koncepcji VCP, czyli widoczność, wiarygodność, zyskowność. I dzisiaj się będziemy skupiać na widoczności. Bo nie jest tylko ważne to, żeby ludzie wiedzieli, co robimy, ale żeby oni wiedzieli, co robimy w momencie, kiedy już wyjdą z tego spotkania networkingowego. I bardzo ważne jest to, że V, czyli widoczność, może być dodatnia lub ujemna. To też jest widoczność. Najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na dodatniej widoczności. I teraz. Najpierw muszę przytoczyć krótką statystykę. Jeżeli ja coś do Was dzisiaj mówię, to z moich zdań zapamiętacie średnio 10% wypowiedzi. Jeżeli Wam mówię coś i coś piszę, pokazuję, oddziałuję na Wasze inne zmysły, czyli coś Wam pokażę, no z tego, co mówię, zapamiętacie 30%. Jeżeli bym Was zaprosił do mnie na warsztat i bym Wam powiedział, potem pokazał, a potem byśmy przećwiczyli daną rzecz, dane ćwiczenie w warsztacie na przykładach, że sami byście pracowali w grupach nad tematami networkingowymi, to zapamiętacie 70% materiału. I teraz co zrobić, żeby osoba, którą spotkacie, zapamiętała Was na 100%? Co zrobić, żeby osoba zapamiętała Was na 100%? Bardzo ważna rzecz. Ludzie nie pamiętają, co do nich się mówi, co im się pokazuje, co z nimi się robi na 100%. Zapamiętują tylko jedną rzecz na 100%. To, jak dzięki Wam się czuli. Czyli jeżeli spotykacie kogoś na evencie networkingowym i spowodujecie, że ta osoba się czuje niekomfortowo, to ta osoba zapamięta Was na 100%, ale ujemnie. Więc Waszym zadaniem na spotkanie networkingowe, jak budujecie widoczność swoją, czyli sprawiacie to, żeby ludzie wiedzieli, czym się zajmujecie, ale bardzo ważne jest, żeby pamiętali, sprawiajcie, żeby się czuli dobrze podczas tej sytuacji. Czyli trzeba sprawiać pozytywne emocje podczas networkingu. No ale jak to zrobić? Tak? Bardzo prosto. Gdy osoba wchodzi na event, a Wy już jesteście, to jesteście już jakiś czas, powiedzmy 5 minut możecie być, ale już się czujecie lepiej niż ta osoba, która wchodzi. Gdy ona odejdzie od stolika rejestracyjnego, bo na eventach przy wejściu jest najczęściej stolik rejestracyjny, to jeżeli do niej podejdziecie i powiecie: cześć, jestem Maciej. Widzę, że weszłaś na event, też tu jestem nowy, ale już wiem więcej. Tutaj sobie zajmij miejsce, w tamtej sali jest kawa, poznajmy się. Jak myślicie, co dana osoba czuje?
W momencie, kiedy ktoś wchodzi w miejsce nieznane, czuje dyskomfort, czyli to samo uczucie. Jeżeli zabierzecie złe uczucie tej osobie i ona się poczuje przy Was lepiej, zostaniecie zapamiętani. Ona jeszcze nie wie, czym się zajmujecie, ale ona Was już lubi i będzie o Was pamiętać. I na pewno zapyta, czym się zajmujecie. I teraz krótki taki, można powiedzieć, hard trick, żeby zostać zapamiętanym. Podczas networkingu prowadzimy różnego rodzaju rozmowy. Rozmawiamy o biznesie, o pogodzie, o wszystkich różnych rzeczach. Jeżeli chcecie zostać zapamiętani na 100%, to musicie zrobić coś normalnego w inny sposób. Co jest standardem na eventach networkingowych? Standardem. Byłem na setkach eventów. Standardem jest to, że podczas rozmowy networkingowej jest żywa dyskusja i o czymś rozmawiamy. I jedna osoba drugiej osobie bardzo często coś obieca. Na przykład, nie wiem, ja do ciebie zadzwonię, ja ci napiszę maila, ja ci to wyślę, jakkolwiek. Czyli składamy mikroobietnice. Jeżeli my składamy mikroobietnice i jej nie zrobimy, nie dopchniemy do końca, czyli nie wykonamy obietnicy, to my tego nie zauważymy, bo dla nas to była mikroobietnica, rzucone słowo na wiatr. Ale osoba, której złożyliśmy tą obietnicę, na 100% nas zapamięta. Na minus. Bo zapamięta nas, że coś jej obiecaliśmy i nie zrobiliśmy tego. Czyli nie będzie to dobra emocja. Dlatego podczas eventu networkingowego bardzo często rozmawia się o ciekawych rzeczach. Rozmawiamy sobie z drugim przedsiębiorcą i zawsze można powiedzieć o czymś ciekawym. Warto mieć w głowie 2, 3, 4 tematy, na przykład z tego, co ostatnio przeczytaliśmy. Jeżeli mówicie o czymś ciekawym, to osoba, jeżeli się zaciekawi danym tematem i widzicie takie faktyczne zaciekawienie, wiecie, co warto zrobić? Powiedzieć, wiesz co, to jest taka i taka książka. Wiesz co, mam twoją wizytówkę, pozwól, wyślę ci link do tej książki, gdzie ją kupiłem. Okej? Okej, zgodzi się. I wiecie, kiedy was zapamięta? Wtedy, kiedy to zrobicie. Bo ta osoba, będąc już na którymś evencie, to jest mikroobietnica, to często mówi, a, obiecał. Jeżeli w ciągu 24 godzin napiszecie do niego maila i powiecie, cześć Macieju, widzieliśmy się na tym i na tym evencie. Rozmawialiśmy o tym i o tym temacie. Obiecałem, że ci wyślę adres, gdzie kupiłem tą książkę i tytuł, i autora. Proszę bardzo, wysyłam. Cześć, trzymaj się, do zobaczenia. Zero sprzedaży. Po prostu zrobiliśmy to, co obiecaliśmy. Osoba jest miło zaskoczona i pamięta nas. Dziękuję. Dzisiaj tyle. Do zobaczenia niedługo. Cześć.